zgłoszonych jako mogących być wzięte pod uwagę bez kontrowersyjnych. Potem ewentualnie głosowanie sondażowe w sprawie dalsze. Proszę Państwa, druk nr 1095, włączenie 29 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, strukturę zespołu szkół odzieżowych w Krakowie, numer 1 w Krakowie, prezydenta, druk nr 1095. Bardzo proszę, pierwsze czytanie dzisiaj odbywamy. Bardzo proszę, kto by mógł pana prezydenta? Bardzo proszę. Druk nr 1095 w propozycji w sprawie przyjęcia i przekazania do Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie włączenia 29 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie strukturę zespołu szkoły rzeczowej nr 1 w Krakowie, Liceum 29 jest w całym budynku dziecięcym szkoły odzieżowej nr 1 na ulicy Krakowej 5778. Dziękuję. W tej sprawie nie mamy opinii komisji. Otwieram dyskusję. Pani Marta Patera, bardzo proszę. Przewodniczący, ja chciałam tylko powiedzieć, dlaczego nie ma opinii. Nie ma opinii, bo wczoraj Komisja Edukacji nie podjęła opinii, nawet nie było propozycji, abyśmy podejmowali opinię wobec jakiegokolwiek druku związanego z restrukturyzacją. Zapewniam pana przewodniczącego, że przed drugim czytaniem ta opinia na tym momencie. Dziękuję. Ja, jeśli można, też pozwolę sobie zabrać głos. No to przypomnę Państwu, rok temu mniej więcej o tej porze, troszkę później dyskutowaliśmy w tej sprawie. Likwidacja 29 liceum. Wtedy to liceum nie zostało zlikwidowane. Od roku szkolnego 2011-2012 spadek ilości uczniów 40%. Obecnie 87 uczniów. A myślę, że to jest też sygnał, że pewnych procesów nie da się zatrzymać i właśnie ten proces jakby w tej chwili jest finalizowany. Szkoła jest włączana do zespołu szkół odzieżowych, ale no tak naprawdę to jest, że tak powiem, finał tej akcji. To też mówię, bo no jakby nie udało się samodzielnie uratować tej szkoły, mimo decyzji rady, mimo dobrej woli nauczycieli. No pewne procesy są nie do uniknięcia i w przypadku tego liceum podejrzewam, że mimo dobrej woli wszystkich takie coś się stało. Czy ktoś w tej sprawie chce zabrać głos? Pani Agata Topalska. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Marta Topalska, Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo, Państwo Radni. Moja dyskusja jest taka, będę zdaniem do odpowiedzi Pana Przewodniczącego, ponieważ będziemy tutaj procedować również zespół szkół odzieżowych, między innymi Szczytniczym Liceum. Moje zdanie jest takie, że nie wynika to również, odniosę się najpierw do odpowiedzi Pana Przewodniczącego, spadek bądź nieutrzymanie takiej liczby uczniów w liceach, w szkołach, które nie zlikwidowaliśmy, podtrzymuje moje zdanie z poprzednich wypowiedzi, że trudno dyrektorom szkoły było nawet zrobić nawo w momencie, kiedy szkoły były przenoszone i była niepewność tych szkół, więc ocenianie w tak krótkim okresie wydaje mi się nie zasadne. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie pierwszego czytania. Ustalam termin wprowadzenia autopoprawek na 28 stycznia poniedziałek, godzina 15. Ostateczny termin składania poprawek 29 godzina 15.